dlaczego nie ma zorganizowanego wyjścia z pociągu? Proszę pana, to jest takie awaryjne, zrobione szybciutko. Ale otworzyliście państwo wszystkie przedziały i ludzie wychodzą. Dlaczego? Idziemy na pętlę. Jest jakiś objazd? Zastępcza komunikacja. Z kim rozmawiam? Panie, co się stało? Czy mogę pani nam powiedzieć? A skąd ja mogę wiedzieć, proszę pana? Ja sama nic nie wiem. Musi pan się konduktorki, ja się pytałam tak. Konduktorki policji, nic nie wiemy. Nic nie było. Nie wiem, bo pociąg w ogóle był spóźniony. Tak? No i potem tu coś się stało i następne. Pytamy się, godzina spóźnienia i nic więcej. Czy państwo na bok, bo zaraz karetki pogotowia prawdopodobnie, no. Nie wiadomo, czy przejazd był niezamknięty, skąd ona się wzięła na tym przejeździe, nie wiadomo. Ale z tego, co widzieliśmy przed chwilą, nie było zorganizowanego wyjścia z pociągu. No nie, ale wie pana, nie oszukujmy się, kto ma przyjechać. Ważne, że się nikomu nic nie stało. Czy było słychać jakiś huk, czy coś, jakieś uderzenie w pociągu? Tak, takie uderzenie było słychać. Nie było. Śmierci uniknęliśmy.